Trzecie, mnie nie przejmuj się, czy coś. Ja się w ogóle nie przejmuję, bo przecież tutaj on mi nic nie zrobił. Wydaje mi się, że ja mu większy kuku zrobiłem. Wydawało mi się, że też wygrałem pierwszą i trzecią, ale nawet jeśli on wygrał, chociaż wydaje mi się również, że nie zaliczyli mi knockdown, no ale muszę to zobaczyć. Pamiętajcie, że ja w oktagonie tego nie widziałem od boku. Nie wiem, czy to było po ciosie, czy nie, ale to jest nieważne, bo ostateczne rozwiązanie konfliktu poznacie za 6 tygodni. Wow, za 6, czy za 8, czy za 7, nie jestem w sumie pewny. No, a ciekawych info dowiecie się na dniach. No chuj, no, muszę sobie obejrzeć waleczkę. Kurde, jedyne co to jest mi szkoda, że nie dałem z siebie więcej na tej walce, ale jakoś tak szybko mi to zleciało i w trzeciej rundzie nie usłyszałem minuta, usłyszałem 10 sekund i dopiero ruszyłem. No niestety, ale nic się nie wydarzyło naprawdę. Jebać się, kurwa, no przecież nie dostałem w pizdę, co najwyżej tam dwoma ciosami czy coś. Dobra, pozdro. I w kontakcie. Słuchajcie, za 6 tygodni, oczywiście w pool jest auto, ale ja uważam, że po tym nokaucie, który zafundował Shelly, to właśnie jemu się należy i ja uważam tak samo właśnie, Shelly powinien dostać samochód. Tak jest, ale chodzi mi o to, że ten samochód miał być w puli za 6 tygodni, ale jak dla mnie nie musi być w puli, moim zdaniem zasługuje Shelly na to. Słyszę, że Shelly ga należy się za ten nokaut. Wow, co za nokaut.